Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Ellengrada. Odcinek 26. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku sprzedajemy tego Lindnera. Oczywiście Tura zostawiam, bo będzie następca. Sprzedajemy go za 50 tysięcy, sprzedaj. Obciążnik za 400. Więc mamy 337 tysięcy, wchodzimy do sklepu. Nie ma nic z ciekawego na promocji. Ciekawe, gdzieś tu była oddzielna zakładka. O, takie. Czyli Steyera kupujemy, konsola ładowana. Ta. O. Power czy Quickscape? Quickscape. Stawienia ku szerokie gumy. Bez okrężników sobie damy. Oczywiście silnik ten. Co on tu jest? Tablica rejestracyjna. Dobry. Ta rejestracja to jest zawsze problem. Pięć. Dobra. Kolor podstawowy. Czerwony. Okej. Okay. I dobra. Tu jest wronek, a wronek jest tu u góry, dobra. A bo wiecie co, ja na razie tę konsolę ściągnę. Bo tura i tak nie używam, a... No stoi na razie, a to się kiedyś tam postawi. Więc kup za 119 tysięcy. Jeszcze trzeba coś czymś siać, tak? Siewniki punktowe, lemkę na Zurit. Tu ma rejestrację wronek, a tutaj dobra. Jeszcze mamy akurat 155 tysięcy. Więc akurat na pole numer 18. A, bo to kiedyś wypożyczyłem i zapomniałem tego zwrócić. Dobra, jakiś obciążniczek jeszcze trzeba mu dać. Tylko gdzie to są obciążniki, gdzieś na dole. Ładowacze to nie. Obciążniki, jakoś... Nie, tego Twinkera to nie, ale tak... Twinkera, ale tego, to nowego mu zarąbię. Dobra, i kup. Kupiłem go? Nie. No i dobra, jedziemy siać. Tu jest wapno oczywiście, a my będziemy siać dzisiaj. Słonecznik. Oczywiście ziaren tutaj nie ma. Dobra, siemnik składamy i spierdzielamy na gospodarstwo. Mega ładne kolory ci są, jest kwiecień. 9.16. No, kurde. 9.16. Oczywiście tutaj będzie jeszcze większy sztajer, bo będzie teraz też kupywany. Ale nie miałem tego mówić, ale dobra. Jedziemy siać na pole numer 4. A na tych dwóch moich będzie tutaj siane sorgo. Właściwie to nie wiem teraz co zrobić. Czy puścić mojego D4 z siewnikiem? O, chyba go z siewnikiem puszczę tutaj. Niech sobie sieje. A, nie, to tu jest znowu, sorry. Nasiona są tu. Jeśli słonecznik sobie ustawię. Nie było. 900 zł za 6 skin, to trochę drogo. Bo w kolejnym odcinku będziemy sobie walczyć. O, bo wiesz co, jak już jestem, sobie tutaj od tej strony zacznę siać. Te pole. Ten silnik 150 koni wymaga, więc Steyr ma trochę więcej.
I do tego też padła decyzja, żebyś to je ryszać. No i dobra, spuszczamy i lecimy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ten słonecznik, bo jeszcze nigdy nie chciałem słonecznika. A, bo tu jest to taka tekstura. Dobra, myślę, że ta tekstura będzie taka ładna, rządków będzie, ale jednak nie. Po prostu złą teksturę podłoża miałem. Jakbym to jeszcze kulturem przyleciał, którego nie mam, to bym miał takie ładne rządki. Ale no dobra. Nie będziemy się czepiać tego. Proces mine błędem i tyle. Oczywiście klasycznie tutaj nic się nie zmieniło w tym. W tej rzeczy nic się tutaj nie zmieniło, że zawsze tutaj do równego jest wysiewane. Zresztą to wszystko jest do równego robione. I wtedy drugą stronę, bo jest lepiej, bo jest dłuższe. Ale fajnie wygląda są z tego ujęcia, nie? A zrobię tak, o. Zarąbi się to wygląda. Podoba mi się to. Kurde, jakbym mógł, to ja bym sobie miniaturkę zrobił. A, ta moja myszka. O, teraz dało radę do góry, bo nieraz moja myszka się zachnie. Nie wiem czemu. Dobra, miniaturka zrobiona, więc może chęć dalej. Nie wiem, ona nieraz ma taki przypał, że... Nieraz, no dosyć często zauważyłem, że to się dzieje. Że scroll mi odbija. W sensie... No. Kręcę sobie do... Jakby to powiedzieć. Oddalam, to mi to przybliża czasami. Znaczy częstami, no nie wiem. Z wina tej myszki, czy co? A, bo to jest tak, że... Nieraz co każde przesunięcie się przybliży. Nie wiem, może przez to, że kabel jest pozwijany. Ale ja nie mogę inaczej zrobić tego kabla. Bo u mnie nie ma miejsca na biurku. Czy na biurku, na komodzie mojej nie ma miejsca. By to inaczej zrobić, więc on musi być taki zwinięty. Ewentualnie to jakaś wina scrollu leży, ale to już... Nie wiem. Dobra, dzisiaj oczywiście cały odcinek będziemy siadać tym zestawem. No bo nic innego nie mam przygotowane. Uuu! Tokyo Drift. Tego się też nie spodziewałem. Jak coś. Mówię, ja nie siałem tym siewnikiem jeszcze w 22. Mówiłem, że ten siewnik w 19 też miał problemy. Ale oni go później poprawili, patrzył. Ale to nie wina siewnika, tylko... Prawdopodobnie lekko terenu, ale nie wiem. Zresztą na to i tak nikt nie zwraca uwagi. Nasze, że siewnik sieje. Więc czegoś chcieć więcej. No i dobra, i wyrównane tutaj. Jeśli to jest GPS, będzie może trzeba... w ogóle masło maślane teraz, co powiedziałem, ale dobra. Będzie można już go powoli tutaj odwracać. Jak się zasieje resztę pola. O, powiem wam, że ta tona chyba troszeczkę leciutka jest z przodu.
Ale nie, bo jakbym mu tonę pieczy zacapował, to też w sumie jakbym mu więcej zacapował na przód, to też tak średnio by było. No wtedy by przód dociążał, a tył by był za lekki. Też nie wiem, bo w sumie w tym farmingu to tą masę widać. W sensie tą masę czuć. Czują te maszyny tę masę. To nie jest tak jak w stare farmingach, że jak mogłeś zaczepić na przykład maszynę, która waży tam z 10 ton, to tam za dużo nie poczuł tego. W tym farmingu to jest bardzo widoczne. Mareczko 78, wieso snapa. No dobra. Wieso to wieso. Trzeba będzie pootwierać to. Ale najpierw te snapy niegłosowe sobie otworzę. Dobra, lecimy. Ostatni przejazd tutaj od drogi i będzie zasiany. Będzie finał. No i dobra, opuszczamy tu ciemnik i jedziemy. Dobra, już wiem dlaczego tego jeszcze teraz ciągnę. Po prostu jak jest na skręcie, takim mega dużym, to nie można tego silnika opuścić, bo wtedy go bokiem postawi. No i dobra, zasiane, zasiane. Więc teraz chyba najgorszy kawałek, bo to największa góra będzie do siania. Więc będzie ciekawie. Nie wiem, gdzie to jest ten przejazd, ale... O kurwy. Myślałem, że ten kolejny przejazd jest złapie, ale jeszcze jednej nie dał rady. Jeszcze lekko za blisko byłem. On chyba na ostatku, na końcówce tego dosłownie przejazdu musiał być. Że mi ten przejazd wyłapał, a nie tamten. Ale dobra. Niech będzie. No ale powiem wam, że... O, sobie tak powiem, że... Powiem wam, że ładnie idzie z tym silnikiem, 15 na godzinę, czyli ile trzeba. Podnosimy siewnik. Widzę, że jak od razu kliknę klawisz, to on od razu... W sensie on go ciągnie jeszcze kawałek po ziemi, to logiczne, tak? Ale... Ale od razu wyłącza tak jakby teksturę siewu. No w sensie nie sieje, no o. O to chodziło. Dobrze, wiecie co chodzi, a udajecie, że nie wiecie. Od razu przerywa się, o, tak chciałem powiedzieć. No i dobra, siejemy sobie. To jest 4 chyba 80 na tym polu. Ty! Elegancko! Akurat jak kupiłem pole, to się skultrowało. Ty! No myślałem, że będę musiał kultrować, ale jednak nie. Fajnie, fajnie. A ewentualnie jakiś pług mały wypożyczyć, żeby to powiększyć lepiej. Albo nie, 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 tam nie ma co powiększać. Nie będę tego pola powiększał. Bo przecież tam będzie pastwiska stała dla krów. Za 2-3 sezony, coś takiego. Teraz muszę się na razie dorobić, więc... Więc na razie tamto pole będzie jako uprawne. A w przyszłości będzie prawdopodobnie łąka. Jakby tym krowom dawać, mieć z czego siano robić. Więc no tak. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. Fajnie, idzie 6 metrów. Ogólnie miała być Amazonka 4,5 metrowa. To za 50 tysięcy. Ale tak sobie dzisiaj doszedłem do wniosku. Dzisiaj, no dzisiaj. Że... Skoro tego słonecznika i kukurydzy będę coraz więcej mi wziąć. Głównie o kukurydzę chodziło, no bo wiadomo, że będzie trzeba kiszonki robić.
Może na ziarno, nie wiadomo. No to mi ten 4-kilometrowym się trochę zajadę. A tak szóstka na start to jest dobry ziemnik. No i dobra, lecimy. A, w tej grze mam 263 godziny, do tego nie powiedziałem. Po tym odcinku będzie 264. Save'a szykowałem 40 minut, był sierpień. Wtedy musiałem dokończyć te pole talerzować. 40 minut save'a szykowałem, bo sprzedałem... O właśnie, nie powiedziałem skąd mam kasę w ogóle. Sprzedałem jęczmień za 1230 chyba. I rzepak za 2620 sprzedałem. No i dlatego też tyle kasy się rozbierało. To taka propos kasy. Teraz zbieramy na obory oczywiście te 750 tysięcy, żeby ją, tam ją wklepać, wiadomo gdzie. I ona tam będzie stała. Wtedy te moje... Nie wiem jak to zrobić. Czy zostawić wtedy jeszcze trochę te moje pastwisko na gospodarstwie, czy je sprzedać? Tym przewóz 15... Tam 80 krów chyba wchodzi. Więc to już mleko będzie ładnie szło. Zapierdzielało. Z tych moich 15 też mleko idzie. Tam się dziennie dostaje około... Dziennie chyba 1000 litrów dostaje mleka. Więc no, no, fajnie, fajnie. 1000 litrów no to jest 2400, coś takiego tak. Tak widzę, że chyba Lengrad będzie najszybciej skończony. Tak mi się coś wydaje. Ale nie wiem dlaczego, no bo po prostu najwięcej gram. Bo najlepiej mi się gra na tej mapie. Może dlatego, że w 19 na niej nie grałem, to też. To też dużo robi. Bo po prostu podoba mi się ta mapa, bo ona jest ładna. Ona ma ładne kolory. Znaczy kolory to akurat jest od mojej gry. Przez to oświetlenie. No ale dobra. Jeśli chodzi, że ogólnie ładny... Ładny klimat ona ma. I też, że w 19 nie grałem w nią, to też dużo daje. To też dużo daje, że w 19 nie grałem, no bo nie miałem dodatku Alpin. Dlatego nie grałem. Ale wiecie, no. Co dobre, można powiedzieć, że szybko się kończy. Chociaż znając moje tempo serii robienia, to i tak 2 lata zejdzie. Więc spokojnie, jeszcze się nacieszycie tym Elengradem. Ja też. Tylko, że później im oku. To chyba nie pójdzie się po skosie. Tylko, że później im więcej serii będę miał... A czy serii? Później im mniej serii będę miał, tym lepiej, bo będę mógł częściej wrzucać Elengrada na przykład. Ale i tak jest to 6 dni, więc to jest odpowiednia liczba. Ale chodzi o to... Właśnie, o co chodzi, bo tak w sumie nie wypowiedziałem się. Bo później wiadomo, że będę miał więcej maszyn, pool i też ogarnianie save'a będzie dłużej schodziło, bo teraz na przykład przewinięcie z sierpnia do wiosny, tam powiedzmy nawet do sierpnia można by było rzec,
Jak się ma wszystko w polu porobione, to powiem wam, że raz dwa idzie to skipnąć. Jak ma się wszystko porobione, to raz dwa idzie to przekręcić czas. No bo jak przekręci czas, to ja tylko przychodzę, dorzucam belkę siana do krów. No i dolewam wody, tak? To jest moja całe ogarnianie krów. Zresztą nie tylko krów. No w sumie to mam tylko krowy, więc nie ważne. No ale wiadomo, że wtedy będę im bardziej zaawansowanym w momencie serii, tym więcej trzeba będzie tutaj ogarniać, save'a. A jak mam iść od wiosny, na wakacje do roboty, potem już prawdopodobnie cały rok. Więc to będzie trochę ciężko z nagrywaniem głosowych odcinków, bo wiadomo, że timelapsy się dużo łatwiej nagrywa. Ale też mówiłem nie raz i nie dwa, że timelapsy się trzy razy łatwiej nagrywa niż taki zwykły głosowy odcinek. No wiadomo, jak jest timelapsy, to ja tam mogę sobie w każdej porze nagrać. Nawet jak mam pełną chatę. No to wiadomo, bo timelapsy to co to jest? No to jest nagrywanie filmu i potem się go przyspiesza i taki jest film. Jeszcze nie wiem, czy ja to dosieję. Dobra, jednak dało radę dosieć. Tutaj też? Nie, dobra, tego nie dało rady dosieć już. Nie, to nie. No i dobra, jedziemy się. Drugą stronę, zaraz zobaczymy, ile mam minut. No powiem wam, że trochę zeszła ta górka, żeby ją zasiać. Zazwyczaj staram się ją siać poza odcinkami. To wiadomo, to jest góra. 22 minuty odcinka, no to 2 minuty zanim go kupiłem, no to tak z 18 minut, 15 minut coś takiego siałem. Powiedzmy, że 15 minut siałem tą górę. No więc tutaj na prostym powinno raz, dwa pójść. Tak żeby o 17.10 skończyć odcinek, i tak żeby go wrzucić, to będzie 17.40, wtedy wyjść na dwór, przejechać się rowerem. No i taki chwilą. Nie wiadomo, jak go sobie muszę wrzucić. Potem wrócę, to już będzie pewnie Genek lecie. I Andrzej. Oczywiście rolnicy Podlasia, jakby to się wiedział. No to już na pewno, bo oni o 18 startują. Ale nowe odcinki są o 20, więc... Więc tak na styk w sumie wrócę. To teraz sobie myślę. ...182 litry jeszcze zostało nasion. Muszę zacząć moją rozpiskę. Pliki. Dobra, już się zastanawiam, gdzie to mam. Aparat. A nie było tam. Sobota. No, czwartek teraz. No, czyli... Dobra, w czwartek mam dopiero. O, który? O 13.30. No, to jest dobra godzina, bo tak 15 do 15 to jest jeszcze spoko. A, dobra, tego dnia nie ma jeszcze. Dobra, bo mi się pomyliło. No i tak to wygląda, potem jest czwartek, potem... Czekaj, ty? Czwartek, sobota. No dobra, zobaczymy.
Cyk. Pyk. I cyk. I grzejemy. Dobra, fajnie idzie tym ciemniczkiem, nie powiem, że nie. Dobra. W sumie nie wiadomo. Dobra. Zaplanowane jest 25 godzin. 5 jest takich niezdrowych. Dobra, grzejemy. 82 kilo jeszcze zostało. W sumie to są litry na to. Ja nie wiem, jaki to jest tam przelicznik. Czy jeszcze wrócę? Raczej nie. Raczej już nie wrócę na tym siewniku. Też. No dojadę. Ten przejazd, który zostawiony jest, to ja powinien go jeszcze zrobić. A wręcz na pewno, bo jest tylko węższy. Chyba, że mi się wydaje, że jest węższy. Zresztą w realu tak samo to wygląda. Że jak się jedzie na daną szerokość, to ten pas jest robiony na środku, powiedzmy. To, że on jest taki szeroko zrobiony, a ten co zostaje, to jest taki wąski niby. Ale to tak naprawdę, to tak samo jest. Takie złudzenie jest, że jakby węższy był. A on tak naprawdę jest taki sam. Bo to widzicie, że równiutko z ciemniczkiem idzie. Więc fajnie, fajnie. No dobra, zjedziemy chyba na gospodarstwo i będziemy kończyć ten odcinek. No tu mam pół pola zasiane. Zaraz zobaczymy dokładnie. Kultywatorowany hektar to nie, obrobiony. Obsiany. 2 hektary. A tu było 2. A nie, to było 4,80 chyba, tak? Nie pamiętam, muszę zacząć na odcinek z tego, co siałem tutaj. Bo sorgu tu siałem. A widzisz, jednak myślałem, że starczy nasza, ale jednak nie starczy. Dobra, jeszcze złożymy, pojedziemy, się pożegnamy, bo mamy 28 minutę, więc akurat nie będę przedłużał. Zwłaszcza tego, że tu będzie było tylko się słonecznika. Więc nie mamy połowy pola. Zabrakło nam 40 arów. Ale dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał, a dajcie kolejne filmy. Oczywiście mój dość ma już 22 godziny prawie nabite. Dobra, zaraz wam pokażę, żeby nie było, że ściemniał. No 21,6. A jest jakaś meka? Nie ma, już jest zabrany sam. Co to, dobra. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Myślę, że ten wam się spodoba, więc na razie trzymajcie się, cześć.